Dzień dobry Państwu, kolejny dzień w Hawanie. Wyszliśmy przed chwilą z naszego 20-piętrowca. Dokładnie tak się nazywa ten budynek tutaj, tak na niego mówią. Są dwa takie bliźniacze, tutaj i tutaj. Veinte Planta na nie mówią. Jak widzieliście w ostatnim odcinku serii, który był na kanale Kesha, nie udało nam się kupić szamponu, w związku z czym uznałem, że trzeba obciąć włosy, bo jeżeli mam je myć mydło i mają tak wyglądać, to trzeba się ich pozbyć. Pytaliśmy ludzi, dokąd pojechać, żeby zobaczyć taką Hawanę, która nie jest dla turystów i zaraz tam jedziemy. Przed Wami kolejny odcinek z Hawany, którą za kilka vlogów opuścimy, ruszając w podróż po Kubie wynajętym samochodem. Przypominam, że odcinki z tej serii publikujemy na zmianę na kanałach Bez Planu i Vlog Kesha. W opisie filmu znajdziecie link do playlisty ze wszystkimi vlogami naszej wspólnej kubańskiej serii. Vlog, który oglądacie, powstał trzeciego dnia naszego pobytu w Hawanie. Nadal niewiele wiemy o Kubie i jej realiach, ale wizualnie fascynuje nas tutejszy świat. Próżno szukać w tym odcinku analizy sytuacji, czyli dlaczego na Kubie jest tyle starych, zaniedbanych budynków oraz dlaczego brakuje samochodów. Odpowiedzi na te pytania poznacie w kolejnych odcinkach. Dziś pojedziemy do oddalonej od centrum dzielnicy Santo Suárez i we vlogu tym celowo zostawiłem sporo ujęć miasta bez komentarza, żebyście mogli poczuć się tak, jakbyście byli w Hawanie. Zapraszam Was więc na ten niedługi seans i wsiąknijcie z nami w hawańskie ulice. Urocze budynki. Tu coś dla złomnika. A ja się zastanawiam, że jeżeli kosztuje taka łada, powiedzmy, 16 tysięcy dolarów, to ile musi kosztować takie Audi? Llegaron dos chicos aquí pasando y dijeron que cuesta cuánto? 90 mil dólares. Wow. Chłopaki powiedzieli, że się wypowiedzą, jeżeli nie pokażę ich w filmie, a tylko ich głos będzie. Zatem już znacie ceny samochodów droższych. Kesh właśnie przed chwilą zauważył, że to stosunkowo mało, bo na przykład u nas o wiele więcej się płaci za tego typu Audi niż za jakąś ładę, przeliczając procentowo. Ale wydaje mi się, że tu jest tak, że ilość samochodów jest ograniczona, więc sam fakt, że masz samochód, za to się płaci dużo, a że Audi jest o wiele lepsze od, powiedzmy, Łady, to już nie masz takiego znaczenia, bo jednym i drugim podjedziesz z punktu A do punktu B. Po prostu koszt wejścia w temat samochodu jest większy. Dla mnie to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo my się uczymy żyć na tej Kubie. Na początku mieliśmy wymianę euro na pesosy za 60, później znaliśmy za 75, ale musieliśmy jeździć na drugi koniec miasta, żeby to załatwić. Teraz już złapaliśmy kontakt do człowieka, który nam wymieni po 75 z dostawą. Na dodatek tak samo, jeżeli chodzi o restaurację. Teraz przed chwilą zapłaciliśmy za dwa podwójne hamburgery, dwie kawy i dwa soki, 50 zł. No, 50 kilka złotych, więc z dnia na dzień uczymy się funkcjonować w tym kraju, bo wiele rzeczy tutaj po prostu nie funkcjonuje tak, jak przynajmniej ja. No, ty z Wenezueli pewnie kojarzysz, że... Jest podobnie. Tu jest ten plus, że jest gotówka w postaci banknotów, bo w Wenezueli, jeżeli nie jest świeżo po denominacji, czyli że dodrukowali właśnie pieniądze, bo oni te denominacje robią co rok, co dwa lata, to najczęściej brakuje papierowego pieniądza, bo już nie wystarcza, nie nadąża za inflacją, używa się tylko kart, więc musisz mieć wtedy Wenezuelczyka z kartą. Tu gotówka zawsze jest w postaci papierowej. To jest dobre. Co tu się dzieje z tymi samochodami, to jest jakiś kosmos. Zobacz, jaki ma ładny tyłek. Jakie to piękne miasto musiało być, biorąc pod uwagę, że po rewolucji kubańskiej niewiele już w sumie wybudowano, a nadal wygląda pięknie. Choć to piękne już jest obdrapane. Czasy świetności ma ze sobą. Ogólnie jak się rozmawia z Kubańczykami, to mówią, że wszystko to się trzymało mniej więcej kupy, dopóki Związek Radziecki istniał. Jeśli mogę Wam coś polecić, to zachęcam do obejrzenia dokumentu Kamerzysta na Kubie, który jest dostępny na Netflixie. Jest to dokument, który był kręcony przez Amerykanina przez 4 dekady i przedstawia on historię 3 rodzin, które mieszkały tutaj na Kubie. I jest to naprawdę fajny dokument, ponieważ facet ten był świadkiem pierwszego wystąpienia Castro i leciał razem z nim z Kuby do Nowego Jorku w 1960 roku. A później przeprowadził jeden z ostatnich wywiadów przed jego śmiercią, więc naprawdę fajnie ukazuje przez to, jak Kuba się zmieniała przez te dekady i jaki wpływ miał na nią m.in. upadek Związku Sowieckiego. Niektóre domy mają właścicieli, którzy o nie dbają i mają pieniądze, jak widać, a inne są zostawione same sobie. Wyglądają, jakby dawno temu właściciele wyjechali z Kuby, prawdopodobnie ze Stanów. To mi przypomina trochę temat dworków takich poniemieckich, jakie bywały w miejscu, w którym się urodziłem. A urodziłem się w Lubinie koło Legnicy. To znaczy rodzina jest ogólnie z terenu obecnej Ukrainy, ale tam byli przeniesieni po II wojnie światowej. Tu jest mega syf i tu jest mega biednie, te budynki się rozpadają, ale tu nie ma opuszczonych budynków praktycznie w ogóle. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
Zobacz, no wiesz, państwo socjalistyczne zadbało o dystrybucję tych budynków, tak żeby dla wszystkich było, nie? Ja jestem bardzo ciekaw, jak wygląda Kuba poza Hawaną, stary, bo podejrzewam, że większość Kubańczyków właśnie chce mieszkać w Hawanie. Kolega nam powiedział, że nawet jeżeli budynek jest rozpadający się i trzeba się z niego wynieść, to ludzie tego nie robią, po prostu nie mają gdzie się podziać. Dlatego te wszystkie ruiny są zamieszkałe. Ile idziemy za 20 minut? Gracias! Polonia! Niesamowite jest to, że teraz idziemy ile? 25 minut, 30 na piechotę i to jest pierwszy sklep, jaki widzimy, to jest stacja benzynowa, ale tu nie ma tak, że idziecie sobie ulicą, myślicie sobie, a chciałbym sobie kupić butelkę wody, to wejdę do sklepu. Nie. Tu nie działa rynek, jest popyt, ale podaży nie ma. Państwo to reguluje. Chociaż tutaj są miejsca, gdzie można kupić jakieś owoce. Dowiedzieliśmy się też, że ciekawy się odbywa sprzedaż mieszkań. Otóż państwo ustala ceny, po jakich należy je sprzedawać, tylko że nikt ich oczywiście po takich cenach nie sprzedaje i dogaduje się na boku, po normalnych cenach. Państwo ustala to na podstawie lokalizacji, ilości pokoi i tak dalej. To nie może działać, to nie może działać. Dobra, jaki jest plan? Co chciałbyś zrobić, stary? W tym momencie chciałbym się odlać i kupić butelkę wody, bo teraz się pochwaliliśmy, że jest sklep, że wejdźmy do środka i zobaczmy, czy cokolwiek w nim jest. Są puste półki, nic tutaj nie ma koncertu. W środku puste półki, nie ma nic, ale dowiedzieliśmy się, że paliwo kosztuje 27 za litr, także wychodzi w złotówkach tyle, co teraz napisałem na dole. To jest za benzynę, także niedrogo. Oczywiście, o ile nie wymieniacie po oficjalnym kursie, bo wtedy to wychodzi euro. No, troszeczkę mniej. Stary, tam gra muzyka i się pali światło, to nie jest opuszczone. Tak, tu mieszkają ludzie. Ja się zastanawiam, bo tu niektóre to być może w ogóle nigdy nie były malowane w historii. Naprawdę będziesz nagrywał to, że od 20 minut próbuję się gdzieś załatwić i nigdzie nie mogę. Czy to będzie na vlogu? Ta pani, co tutaj idzie, to jest taka specjalna religia, później napiszę, jak się nazywa. Zobacz, jaki Opel. Opel? No, Opel, bo było z przodu napisane, więc podejrzewam, że nie kłamali. Myślę, że złomnik jest na pewno zadowolony, że jest tu Opel. Amigo. So, muy bien. La iglesia está por allá, ¿sí? Sí, la iglesia. La iglesia con la vista. Vale, venga, tres cuadras, tres apartamentos, vale. Italia, okay. Viene. Gracias, amigo. Chao. Nos vemos, chao. To jest w ogóle połączenie i nagle nowoczesny autobus, cyk. Wow. Niektóre budynki, tak jak na przykład te za mną, są zadbane, inne nie, tak jak na przykład te tutaj. Większość jednak tej części Hawany wygląda jak powojenna Warszawa. Czyli mniej więcej tak jak moje włosy w tym momencie. Ten sam poziom destrukcji. Serio? Nic nie wiem o Kubie i wstyd przyznać, ale no mam wrażenie, że to jest jednak już porewolucyjny projekt, bo wygląda bardziej jak nasze budynki z wielkiej płyty, w sensie, że mało przestrzeni, po taniości i dla wszystkich. I tutaj jaka różnica z kolonialnym budynkiem? Pieprzony dworek. Pałac, choć zaniedbany.
No to na pewno zabrane bogatym było. Jak bolszewiki. Dobra, pani pozwoliła nam wejść na górę i stąd ma być widać Hawanę. Ludzie są naprawdę mili, zagadaliśmy teraz do pani na dole, czy możemy wejść na dach, popodziwiać widoki. Powiedziała, że jasne, nie ma problemu. Aczkolwiek Bartek może mieć trochę inne doświadczenia po rozmowie dzisiejszej z facetem od wynajmu samochodów. Chodzi o to, że wynajmem samochodów zajmują się tylko państwowe firmy. Prywatne firmy nie mogą tego robić, prywatne osoby też nie mogą legalnie wynajmować samochodów. Wiadomo, państwo trzyma łapę na wszystkim, co przynosi pieniądze. No i miałem dzisiaj tę nieprzyjemność rozmawiać przez telefon z urzędnikiem, który pracuje, no bo pracownikiem, nie no, urzędnikiem firmy wynajmującej samochody należącej do państwa. Trochę się zestresowałem, bo wiedziałem, że to państwowa firma, nie? Więc tak, dzień dobry, ja chciałbym się dowiedzieć, czy można wynająć samochód. A on mówi, no ale to najpierw trzeba podać termin, od kiedy się chce wynająć ten samochód. Ja mówię, okej, dobra, no to od kiedy są? No powiedzmy, że od pojutrze, od jutra mogę? Nie, nie mamy samochodów, jest bardzo mało samochodów i ciężko jest bardzo znaleźć. Ja mówię, a to od kiedy wiadomo? No nie no, niech pan się zdecyduje, od kiedy pan chce wynająć. A dobrze, dziękuję, do widzenia. I się rozłączyłem i dostałem po twarzy po prostu od państwowego urzędnika z firmy wynajmującej samochody. Tak więc Bartek się obraził na pana urzędnika i teraz nie wiadomo, czy będziemy mieli samochód, żeby popodróżować po Kubie. Tak sobie myślę, że gdyby tutaj był rynek, który działa i większa wolność dla przedsiębiorcy, przecież to jest idealne miejsce na restaurację. No tak. W sensie, bo widok o to mi chodziło. Zobacz, ile tutaj stolików mógłbyś postawić. Tam na górze jeszcze jeden taras, do tego te pomieszczenia wykorzystane na kuchnię. To jest idealne miejsce na taki biznes. Stary, a może to była restauracja przed rewolucją kubańską? Możliwe. Dobra, wracamy do głównej ulicy. Charakterystyczne jest to, że wszyscy, nawet ludzie w samochodach w środku, jak i również ludzie na motocyklach mają założone maski wszędzie. No i w sumie nie powinno nas to dziwić, dlatego że 3000 peso kosztuje. Że 3000 peso kosztuje mandat, jak się nie ma maski, a około 4000 peso to wynagrodzenie minimalne teraz. Zatem gdybyście mieli płacić za brak maski, powiedzmy 2000 zł, to też byście nosili wszyscy pewnie. Tak myślę. Poza tym tu prawo jest egzekwowane, no bo to jest zamordyzm, także nie ma, że nie nosisz i spoko. I co? Taksy nie jeżdżą, co? Nie no, zaraz jakoś powinno przejechać. Taksy nie złapaliśmy, ale to zobaczyliśmy coś na horyzoncie, bliższym horyzoncie.
a mianowicie tę wieżę, którą trzeba sprawdzić. I znowu historia i piękna architektura i destrukcja. Somos polacos, tu novio está con nosotros, así que no te preocupes, todo está bien. Ya entendiste, entendiste, sin problema. Somos entonces... clientes, somos clientes, sí. Dale, celosa. Specjalnie nie uciąłem tego ujęcia, żebyście mogli zobaczyć, jak wiele jest starych samochodów na Kubie. Są na każdym kroku. Jeżdżą nawet jako taksówki, co możecie z kolei zobaczyć na tym ujęciu. Alex, wait! Właśnie wyszedł z cięcia włosów od fryzjera. Alex to kubański youtuber, na którego kanale ci z was, którzy rozumieją po angielsku, mogą znaleźć mnóstwo ciekawych filmów o Kubie ze sporą ilością informacji przydatnych, jeśli byście chcieli się tu wybrać. Zoom out? Zoom out. Good. You look slimmer when it's zoom out. Yeah. No więc ja jestem dosyć łatwy w obsłudze. Corto, corto i arriva poquito más largo. Poquito más largo. Szliśmy sobie i tutaj pan myje samochód. Zagadałem z panem dlatego, że to jest Volkswagen Jetta 87 rok. Ja kiedyś miałem Jetta z 86. Oryginalnie był tutaj silnik 1.6 Volkswagenowski, obecnie jest zesłapowany 1.9. Powiedział, że lekko dostanie za niego 32 do 35 tysięcy dolarów. Ja swoją Jettę kilka lat temu sprzedałem za 1600 zł. Absurdy po prostu. From the Chinese car. Yeah, the Airbus. Yili. No, but the engine is from, it's a Volkswagen engine from other Jetta, right? Of course. Mm-hmm. 1.9. No, only the filter is Yili. Uh-huh. And I think the electro fan. Mm-hmm. This. Oh, okay. For air condition. Wait, do you have air conditioning here? Yeah. Are you serious? Yes, you have air conditioning in 87. 87, yeah. What else do you have? No, install it. Uh-huh. Yeah. Install it. Was not coming with air conditioning. Uh-huh. Wow, it's crazy. Was installed. Yeah, the compressor is under the regulator. Samochodów jest tutaj naprawdę bardzo mało i są bardzo stare, jak widzieliście. Tutaj macie Jetty ze zesłapowanym 1.9. Zobaczcie, jaka tu jest czystość pod maską, jak tu wszystko jest sensownie ułożone. Doinstalowana jest też klimatyzacja. Klimatyzacja w Jetcie z 87 roku. Niesamowite. He already has a new girlfriend, yeah? Yeah, that's what I'm saying. So you don't need Tinder anymore. Tinder. Hey, okay, I'm going on a date right now, okay? Bye. ¿Y Polonia cómo está la cosa con el coronavirus? Ahorita tenemos muchos casos, 25,000. Vamos. Fuimos. Ty, ale to jest wygodne, co? Ale to jest mindfuck, jak jedziesz takim samochodem, dookoła też są stare samochody i tak masz, wiesz, który jest rok. Sceną z hawańskiej taksówki z lat 50. ubiegłego stulecia zakończę ten spontaniczny odcinek. Przypominam, że kolejny vlog z Kuby możecie obejrzeć na kanale Vlog Cash'a oraz że w opisie filmu jest playlista ze wszystkimi częściami podróży z obydwu kanałów. Zapraszam również do zakupów w moim sklepiku internetowym bezplanu.com, gdzie oprócz kubków bez kawy możecie kupić bransoletki wyprodukowane przez kobiety z plemienia Acholi w Ugandzie, które sfilmowałem w jednym z odcinków. Do następnego. Cześć!